Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Plate Up. Jest ze mną? Jesteś jakimś imposterem? Tak, jest ze mną siostra i dziś właśnie... Imposter z ciebie. Wracamy do sprzedawania zielska w lokacji, którą wybierze siostra. I czy jesteś więcej do zadania? Chyba nope. To wygląda optymistycznie, dobra, bierz, ewentualnie bierz, to. Bierz, który chcesz siostra i zaczynamy. No dawaj. I tak, jeśli chodzi o rzeczy wszystkie tego typu, bierzemy coś ze sobą? Potężny zlew to potężnym szybko, zlewem. Tylko wtedy nie będziemy mieli rzeczy do potencjalnej cebulówki marchewkowej. Daję na start zawsze zlew jeden, więc no. A jak w razie W to się wykupi. Ostra, ale tu, jeśli weźmiemy ten zlew, to nie dostaniemy tamtego zlewu. A, to nie. Potem dalej. Cebulówka booster gazu. Życiem. To jest ciekawe, bo jest achievement za to, żeby to, używając ja tego... jedzenie. Nie, tak, ale nie, chodzi o to, żeby przy użyciu tego niebezpiecznej kuchenki coś ugotować i tego nie spalić. I dywanik. Chcesz wow. Dywanik? Wezmę dywanik. W sumie. Nadal nie wiem, co on robi, więc dlatego go wezmę, no i zaczynamy. Siostra, nie dmuchaj do mikrofonu, proszę cię. To wszystko jest na nagraniu. Nie dmucham do mikrofonu. Ale tak, standardowo dmucham. I... out mi z tym, ja tego nie chcę. Czemu? Nigdy nie braliśmy jeszcze tego. Bo nigdy nie nadążamy z zamówieniami wystarczająco szybko, żeby i tak z tego korzystać. Pragnę ci przypomnieć, że to ty ostatnio zlamiłeś, a nie ja. Ale ja nie mówię teraz o samym ty. Dzisiaj na wystawce, a gwiezdny klucz na kuchni. Ja na kuchni? Okej, dobrze. No nie widzisz, że stoisz w kuchni? Nieprawda. Tutaj. Nie. Minujesz ciągle. Nie, siostra. Tym razem nie. Dobra, nie ma. Co? Ja mam iść w końcu do kuchni, czy będę wiecznie tylko tym od mycia garów? Będziesz wiecznie tym od mycia garów. Bierz sobie zlew. Oczywiście, mój zlew. No, tylko tutaj go chyba postawię. No to ja sobie zrobił tak. Dobra, tak mi pasuje. Nie tak. Tak, dobra. To już jest zrobione. Resztę już sobie ustaw jak tam chcesz. Ja dosięgam w ten sposób do talerzy, więc jest idealnie dla mnie. Okej, i teraz po raz kolejne pytanie do siostry. Jaka nazwa? To jest piękna gra słów, to co mamy teraz, ale po angielsku. Unbelievable. Tak, piękne. Nie, bo tej większość nazw to są suchary, z tego co zauważyłem, ale tak, jeśli chodzi o nazwę. Był jadalny trawnik. Nie wiem. Czerwone fujki. Nie. Mam dziwny inny pomysł. A to jest tak bez sensu. I nie jest nawet związany z tym, co na razie mam, więc się z tym jeszcze powstrzymam. Może z czasem będzie lepiej. Pokaż. Nie, nic nie pokażę. Myślę teraz o czymś sensowniejszym i... Był jadalny trawnik. Okej, dobra, ja wiem. Nie mam pomysłu. Okej, też może być. Na razie tak, z czasem to zmienię, bo muszę przemyśleć nad czymś fajniejszym. A chcę, żeby było to nasze nazwa, a nie jakaś taka gotowcowa. Dobra, pamiętaj, żeby najpierw czyli porcję zwykłego zielska dawać i potem ewentualnie dorzucamy inne rzeczy. I dobra, przykro koledzy... Na pierwszym dniu tego nie zrobiłam. Przykro, koledzy, nie zrobimy tego na pierwszym dniu. Ja spróbuję i tak. Dobra. Może się uda. Możesz jeszcze trzecie zielsko przygotować. Okej, dobra, druga grupa. Zielsko jest idzie. Bardzo proste, jak dla mnie jest za proste. Nie wiem, może zielsko ma więcej klientów niż inne rzeczy i okej. Tak, jaki rodzaj chcesz? Z pomidorem, dobra, krój, ja trzymam. Czerwoną fujką. Tak, proszę. I tak bałaganicie, wytłumaczcie mi proszę, bo ja tego nie rozumiem. Nie zrobisz tego achievementa. Może się uda. Może się uda, ja chcę spróbować. Ja zmyję, póki co mogę myć, póki jest mało tego. Okej, sama trawa, Samą trawę mamy gotową non stop. Oczywiście, że tak. Zaraz ci się wkurzą. A jednak dobę radę. Jedna bo jeszcze jedna grupa będzie. Tylko. Nie wiem, czy pisało 3 czy 4. Oczekiwane były 4.
Dobra, to damy radę! Damy radę! Tak, to jest jak zwykle ja i moje dziwne zachcianki achievementowe. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeden z pomidorem szybko. Dobra. Dobra, już możesz odebrać. Jest, mamy to! Mamy to! Już dokrałem pójkę. Czysty talerz wyciągnij, talerz proszę. Talerz jeden mam. To bierz go szybko, bo no... Jestem utknięty, jakby. Klient może zaczekać. No, ten zaczekał i nawet się udało. Dziwne, że nie wyszli. I że nie ma tu jakiejś mańki, że ci, którzy przychodzą wcześniej, tracą cierpliwość, jeśli się serwuje tym, którzy przyszli później. To się dobrze dla achievementa. Gorzej, jeśli chodzi o logikę normalnego działania. Bo ja byłbym poirytowany, gdyby wszyscy poza mną dostawali swoje zamówienia. Ale dobra. Mark 34, jest sytuacją typowe. Życia przecież, tak. Zlew, stół jadalny, blat, rozdzielacz. Jak ten rozdzielacz działa? Ja nie ogarniam w sumie. I talerze. Okej. Okay. Sam rozdzielacz był nazwany dziwnie, proszę. Automatycznie wykonuje strzałkę na tym, co przed nim postawisz. Czyli automatycznie by wyciągało porcję z cebulówki. Na talerze? No, okay. Chcesz to coś kup. Czy to talerze, czy to blaty, kupuj, to twoja decyzja. Ja sobie bardzo bez tego wiesz, wszystkiego. Wiesz, że jestem blatolubem. Okej, dobra. No to bierz blata. A ja zrobię coś oczywistego na później, czyli zachowam ten zlew na wypadek, gdybyśmy kiedyś potrzebowali zlewa. I dobra. Już. No to zaczynamy kolejny dzień? Tak, zaczynamy kolejny dzień. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja skrzypię krzesłem. To jest zaskakujące, bo nawet ja się nauczyłem tego nie robić. Słuchaj, ja muszę się co chwilę poprawiać. No ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że to jest zaskakujące, bo nawet ja się nauczyłem tego nie robić. Nie. Chociaż dobra, z drugiej strony ty nie fufasz nosem do mikrofonu przypadkiem, a mi się to zdarza. Brawo ja. Tak, bardzo brawo ty. Dobra, masz swoje zielsko. Bo nie bałagań tu, proszę. Naprawdę. My nie mamy wielkich standardów, ale... standardy. Właśnie, nie są wysokie, ale chociaż nie śmiecicie tak bardzo. Przeżywa się z zamkniętymi ustami, jeśli byście nie wiedzieli. No. Dobra, jeszcze drugi. O, czy zdążymy? Oczywiście, że zdążymy. Ledwo, ale zdążymy. Super. Czekam na cebulówkę marchewkową. A ja czekam na coś innego bardzo, bardzo. Na powrót mojej kochanej tacki. Na brudne naczynia. Tak. No, 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 no ratowała... Ratowała nam rozgrywkę niejednokrotnie. Pupcie nam ratowało. No, no, no właśnie o tym mówię. No. Po prostu ta tacka była magiczna. Tak. Ja zaniosę jedno. Zanoś się w tym czasie brudnego talerza. Umyję. I tak. Witamy w przydomowej trawce, co podać? Okej. Okay. Proszę, uciechaj pomidora. No, zrobię z niego sos. Nie! Jed. Wszystkie skargi prosimy składać. Nigdzie. Nie przyjmujemy skarg. No, w końcu jesteśmy jedyną restauracją, czy tam w sumie knajpką, która oferuje trawę domową. Ale dobra, co dzisiaj oferują? Zlew, tu. Mikser, blat i biurko badawcze. Biurko sobie weź. A nie chcesz miksera, który będzie ci sałatę kroił? Dobra, ale wtedy musisz zrezygnować z tego, bo biurko jest ważniejsze. A poza tym nie stać nas na to. Dobra. To biurko. Będę mógł zlewy ulepszać. Przy czym przestawię to jeszcze tam, żeby widzieć, na co się ulepszał, chociaż... Dobra, ja tak tego nie odczytam pewnie, ale... Tam zlew. Oczywiście, że wstawię zlew. Bo to tu mam, żeby zlewa ulepszać. Właśnie, też powinniśmy się chyba bawić w inne typy stołów, jak tak myślę. Nie wiem. Może. Nie wiem. Nie w pójka! Zielsko. Zielsko. Dobra, czego chcesz?
tylko same chcą, chcą. Tak, same liście, trawy, więc jest dobrze. Brakuje mi tylko kalosze, żeby być szczęśliwym człowiekiem, poza tacką. Proszę. Do wydania. Ja już wydaję przecież, co marudzisz? Nie marudzę. I przy okazji zauważam też jedną rzecz. To taka anegdota odnośnie poprzednich odcinków, jednocześnie takie spostrzeżenie. Zauważyłaś, siostro, że zawsze mieliśmy do wyboru albo coś z jedzeniem, albo coś związanego z klientami? Tak. To o tym nie wiedziałeś? Nie, ale czy zauważyłaś, że za każdym razem tak było? Bo z moich wcześniejszych badań były czasem przykłady, gdzie można było dwa jedzeniowe rzeczy mieć naraz. Bardzo często nawet było. Wiesz, u nas. Jak pewne osoby brały zawsze tylko takie rzeczy, to gra musiała im dać wreszcie coś innego. No chyba, że tak to było. To też możliwe. Ale tak, jest chwila spokoju, to ja szybko tylko pomajtam, żeby zlewa zmienić w coś lepszego. Ja już zielsko przeszukuję w międzyczasie. Okej, okay, i ta grupka bardzo prosi serdecznie o dwa zielska. Jednak zanim to wszystko, to musisz pomyć trochę, bo niestety, jeśli mnie pomyli, to ta tutaj grupa by po prostu nie przyszła i byśmy po prostu zostali zamknięci przez ich skargi o to, że no, że nie mogli wejść. A była noc. A jak będą gotowe, to mów. Nie jesteśmy hotelem Gwiezdny Klubu. Nie operujemy takich całodobowych. Bo dlaczego jedzą u nas, jak już jest noc? Patrz mi? Tak, ponieważ pozwoliliśmy im łaskawie wejść. Dobra. I tak uważasz? Tak, możesz myć przed ścianę. Aha. A, właśnie, pierwsza już modyfikacja. Co tym razem? Klienci zamawiają bez czekania. Nie wiem do końca, co chodzi. Zupa gulaszowa? Okej. Okay. Cebulówka gulaszowa. Okej. Okay. Zobaczymy zaraz. Cebulówka mięsna. Cebulówka mięsna. Okej. Okay. Wyrzuć cebulę do garka z wodą i ugotuj, by zrobić wywar. Dodaj mięso i zagotuj ponownie. Użyj, aby nabrać porcję, gdy się skończy, tej wody i zagotuj ponownie na drugi wywar. Ten drugi zlew. Tamten jest twój, ja biorę nowy. Mówiłam, cebulówka mięsna. Mięsna cebulówka. Cebulówka kotletowa. Proszę. Już wiadomo, jaki będzie to się tu prawdopodobnie u odcinka. Tak. I teraz ważna rzecz. Jedna kuchenka wystarczy, czy chcesz dwie kuchenki? Możesz sobie jedną wziąć. Chyba, że dostaniemy kuchenka. Pieniądze za jej sprzedaż. Nie, nie dostaniemy. Masz. To dawaj. Jej. Ustaw je jak chcesz, zielone. Jeszcze cebulę musisz wziąć i mięso. Moją kochaną cebulkę. I tak, moje warzywko narodowe. Zaraz zobaczcie, co to za drugi zlew. Mamy tutaj zlewo zmywak. Zmywa do trzech, chcesz naraz, ale nie dostarcza wody. Dobra, to ty sobie ten zlew weź tam do siebie. A ja wezmę zlewo zmywaka, do którego będę mógł wrzucać talerze. I jak już będzie trzeba je umyć, to po prostu je umyję. Bo można składować tutaj, więc jej. Ile można składować? Co to mój blat? Czterech i tak. Zlew, kolejny, stół jedalny, pięć grup, to jeszcze nie trzeba, talerze, przydałoby się, ale jeszcze nie teraz. Blat i... Przenosi mi ktoś mowy, ale na nic zasysa. Mowy. Uuu. Fajna sprawa, ale na razie nie. Nie stać nas po prostu. No, stranie dmuchaj podczas nagrania, proszę cię. Dobra, moja to zaczynamy i zapomniałem coś zapisać. Już zajmę się cebulówką. Okej. Okay. Ty się uwięziłaś? Nie, mam wyjścia. Czemu pokroiłaś cebulę? Jednak nie mam wyjścia, musisz... Siostra! Cebulę w całości wrzucasz. I mięso jeszcze u mnie zostawiłaś, no... Zanieś mi mięso! Najpierw musisz ugotować wywar. Nie kroisz mięsa, w całości. Potrzebuję piekarnika do pieczenia zupy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że my przegramy przez tą zupę. No nie mam piekarnika do zupy, to no. Piekarnika, muszę przyznać, strasznie ale... to mu się robi. I brudzi. Ale brudzi. Następna kuchenka idzie na ulicę.
kolejnego garkarz możesz szykować, bo zaraz będzie potrzebne tego dużo więcej. Dobra. Nie żartuję, po prostu będzie potrzebne dużo więcej. To jest pewne, bo już mamy trzech i tutaj zaraz kolejni. Okej, zaraz dostaniecie swoją porcję. Przygotuj szybko zielsko, bo... Dwie. Tak. Proste zielsko potrzebujemy szybko. Zaraz jakieś dwie kolejne. Oj, nie wyrobimy się, nie wyrobimy się. Tutaj już. Potrzebuję dwóch zielsk. Jedno z pomidorem, drugie też z pomidorem. I... Będziesz musiał naciągać do granicy. Siostra, ale czekają już w kolejce na noc. No to bierz zupę! A co to tak? Nikt nie chce zupy. Nie zdążymy po prostu. Niestety nie zdążymy. Wniosek, zupę brać tylko jeśli masz piekarnik. Co? Zupę brać tylko przy piekarniku, tak. Nie, można też więc bez piekarnika, tylko trzeba po prostu to robić lepiej. Mamy obraz. Ech. Ech, po prostu. Zielsko, stek. Tak, zielsko to zielsko, bądźmy konsekwentni. Zobacz, jak działa obraz. Okej, okay, fajne. Dłużej będą czekać. Będą dłużej myśleć i będą cierpliwsi, jeśli chodzi o dostarczenie żywności, więc dobra. To nie jest ten sam układ? Nie wiem. Obok nie wiem, co chcesz, już tu czekam. Dobra, siostra wybrała, to zobaczmy. Pewnie znowu przegramy, ale warto sprawdzić. Tym razem się wyciszyłam, gwiazdy kluczu. Jesteś ze mnie dumny? Nie, bo jest to podstawowa dosłownie kwestia. No, idealnie, zostawmy to tak. Zawieś obraz. Zawieś obraz, bądź grzecznym gwiazdnym kluczem. Ale jak to zrobiłem się w powietrzu? To jest ten układ, na którym tak długo się utrzymywaliśmy. Nie. To jest ten, który mieliśmy przed chwilą, prawie, że? Nie. Przed chwilą były tu blaty do wydawki. Wydaje mi się, że to nie jest dokładnie ten. Może jakiś podobny, ale to nie jest dokładnie to. Dokładnie ten. Nie, siostra. Proszę, ja już mam wszystko ładnie ułożone. A ja jeszcze nie, bo muszę obraza poprawić, bo ktoś mi kazał, a się nie da. O, jest, dobra. Proszę. Zadowolona teraz? Mi się ten obraz nie podoba. Wcześniej było lepiej. Okej, okay, i w takim wypadku wiem jeszcze, jak nazwać tą restaurację tym razem. Dziękuję bardzo. Piękna, piękna. Jak ludzie dokładnie wiedzą, że tu nie ma cebulówki? Czyli co, jak będzie cebulówka, to nie bierzemy. No, możemy, tylko wtedy będziesz musiała po prostu szybciej pracować. Bo to od ciebie zależy, czy się uda, czy nie. Dobra, dwa razy z pomidorem. Dobra. Ale że możesz mi dawać tutaj bezpośrednio na razie do mycia. Okej, okay, dobrze. Dobrze, mniej roboty dla mnie. Mogę być leniem śmierdzącym. Jej. Ale nie wiem, jakie znaczenie ma tutaj to świecenie, takie promieniowe, które my tutaj możemy robić. Na co to komu? Wskaźnik. Ale na co to komu? I nie ma co wskazywać. Mów o Overcookcie emotki. Nie, tam, a faktycznie tak, tam są emotki. Emotki są czymś przydatniejszym dla większości graczy niż wskaźniki, które nic nie dają. Widzisz, robiłam prawie całą robotę i sobie poradziłam. I dobrze, tak powinno wyglądać za każdym razem. Czemu? Ja powinienem tylko wydawać, a nie jeszcze gary myć i inne rzeczy. No, słuchaj.
Mamy jakiś podział obowiązków. No tak, ja wydaję, ty robisz resztę. Myślisz, że... Idealnie sprawiedliwy myślisz, podział. Myślisz, że mi... No właśnie nie, bo jest ciężko na samej kuchni, jak potem ci dochodzą inne rzeczy. No, ja chciałem cię zastąpić na kuchni, ale ty nie chcesz zejść. Bo wolę kuchnię. To co marudzisz? Wow. Mały zarobek. Bardzo mały. Drusiana szczotka? O, daj. Chcę. Weź sobie. Będziesz miał szczoteczkę. Postaw sobie szczoteczkę. Dobra. Ja ci zanoszczę twoją rzecz. Taka szczotka. Tak, to szczotka klozetowa, jej. Szczotka klozetowa. Dobra, nie, gotowa siostra. Szczotka klozetowa. No, będę teraz witał ludzi ze szczotą klozetową. Oh yeah. Witamy. Pomyślą, że brak higieny. Muszę poinformować, niestety cebulówki tutaj nie ma i nie będzie. Tak, niestety nie dostarczyli nam piekarnika na cebulówkę. Tak, zielsko? Dobrze, już dostarczam zielsko. Mhm. Tak, nie, mylą się państwo, wcale to nie jest szczotka toaletowa, nie, ani trochę. Powinno, ta restauracja powinna się nazywać szczotka toaletowa. Nie. Nie nazwy tak naszej restauracji. Niestety nie mogę. Dałoby się dodatkowe okienko. Niestety nie osiągniemy tego. Nie da się dodatkowego okienka tutaj. Mówię faktycznie, nie zrobisz tego niestety. Jedne, jak można okienko powiedzmy dorobić to stawiając blat przy drzwiach. Tutaj nie ma zapasowych drzwi. Jeśli tam nawet byłoby okienko, to po co mi ono? No powiedz siostra, po co mi ono? Jak ja tam nie będę zaglądał? Bo możesz chcieć. I poza tym wtedy bym mogła być uwięziona legalnie w kuchni. Ale może nie chcesz być była uwięziona w kuchni? A może ja chcę? Ja to sobie chcieję, ale ja tego nie chcę. Może dla odmiany chociaż raz ja chciałbym pracować w tej kuchni. Dobrze, zaraz cię tam puszczę. Ale ja nie chcę. A po co powiedziałeś, że chciałbyś? Tam się sobie, że może nie chciałbym tego chociaż raz zrobić. Co za ludzie, muszę moją szczotką toaletową teraz sprzątać po nich. Jakieś takie niskie te zarobki mamy. Normalne. Zioło tylko dajemy ludziom. Bielsko. Serwetki, nie możemy serwetek. Nie. Lew nie, blat nie. Lew, blat lub... Tak. Coraz lepiej. Jest lew, blat lub to. Mogę ci wziąć jak chcesz. Nie wiem. To twoja decyzja. To kupisz to wiesz, że ja od razu będę lepszą z lew. Dobra, ale ty będziesz wtedy mieć naczynia. Ale ja nie chcę. No to nie. Nie, dobra, to no lepszy pomysł. Będę ulepszał stół. Albo blat. Nie. Stół. Po co? Bo chcę jakiś inny stół dostać może, który będzie przydatny. Jak nie będzie przydatny? Będzie. Mam już 6 grup, więc powinniśmy powoli myśleć o trzecim stole. Bo na dwóch możemy się nie wyrobić. Co pokazała nam już ostatnio cebulówka mięsna. Biedni ludzie, nie ma cebulówki. No niestety nie ma i nie będzie. A jak będzie? Nie będzie, siostra. Już ty o to zadbasz? Nie chodzi o to, że ja o to zadbam, tylko nie będzie. Jeśli będziemy mieli więcej stołów. Na dwóch stołach cebulówką... Właśnie, nie dałaś dokończyć. Na dwóch stołach i bez piekarnika nie ma szans, żeby cebulówka nam zadziałała. Po prostu nie ma. Naprawdę, nie żartuję. Jest to za trudne. Jezu, jaki syf robią. Bo to jest szczota od kibla. My tu kuchnia...
My tu kuchnię na standardach prowadzimy, a oni syfić tylko by chcieli. A, nie muszę odkładać szczotki, żeby przynosić jedzenie i tak dalej, okej. Okej. Restauracja powinna nazywać się Tu nie ma higieny. Ale higiena jest, przecież tą samą szczotką, którą czyszczę toalety, czyszczę też ich podłogi, więc jest wielka higiena. No i podajesz, ja że z nią też jedzenie, pragnę ci przypomnieć. Dokładnie. No, daj, i co w tym złego? Talerz, przynajmniej talerze myjemy. A podłogi też. Szczotką do toalet. Szczotką od kibla. No dokładnie. Pragnę przypomnieć, zazwyczaj używa jej się, kiedy ktoś zrobił bardzo ciekawy okaz kupy. Nie wiem, o czym ty mówisz, ale okej. No jak kibelek jest brudny od kupy, no to wtedy musisz go wyszorować. Okej. Okej. No ale dobra, daliśmy radę. Jest dobrze. Ty nic prawie nie musisz robić. Jak nic, ja sprzątam podłogi szczotką od toalet. Ale dobra, zmieniać zamówienie. Deska serów? Ojo, to prawo wygląda fajnie. Zobaczmy, czym jest deska serów. Zobaczyć. Bo tego jeszcze nie mieliśmy, a ser do sałatki, no, ma sens. Mówisz spokojnie jabłko, orzechy i ser na desce do serwowania. Okej. No świetnie. Jabłko, orzechy i ser. Ha, trudniejsze niż myślałem. Ja też dobra. Myślałem, że będzie prostsze. O, możemy pomidora kupić. Trudne niczym chleb. Zlewa, stół jadalny i talerze. Blat. Blat kolejny by się w sumie mógł troszkę przydać. Teraz do ciebie wielką prośbę tylko i wyłącznie, siostra. Nie myl jabłek z pomidorami, okej? Okay? One wyglądają zbyt podobnie, co o tym wiesz, że ja je pomylę. Proszę stawić jabłka. Nieważne. To nieważne. Ech, ser i orzechy jeszcze, no chyba was pogięło. Za dużo tego. Jeszcze deski. Ale desek nie trzeba myć, to jest zaleta. Tylko to... zresztą. Tu zostaw! Tam miałeś zostaw. Tu, okay. Tak pięknie. Dobra, proszę, zobaczmy, co to za stół się trafił. A, stolik barowy, okej, okay, dobra. Bardzo tani, więc go biorę. Robię tak. Nie jest to może idealny stolik, bo to taka prawda, nie jest idealny, ale... Ale tak. Ale też nie jest idealny. Muszę się wyciszać, bo smarkam. Ale też nie jest idealny tak naprawdę ten stolik barowy, no to przynajmniej nam pomoże o tyle, że no, pojedyncza grupa będzie mogła tam siedzieć. To jest przystawka, czy coś innego? A menu pauzy, aktywne karty. Danie główne, sałatka. Nie. Deska serów, dodatek. Czyli i to, i to. Okej. Okay. Deser. I to będzie po. A, okay. To będzie po tym, jak zjedzą sałatki. No. Talerze przy okazji. Więc talerze nie potrzebujemy, czy nie? W sensie mamy 4 plus deski. Ale... A zresztą, dobra. Ja spróbuję uzyskać jakiś nowy rodzaj stołu znowu. Ale dostaniesz ten sam. Niekoniecznie. Niekoniecznie, siostra. To jak może dostaniesz jest losowane. To nie jest tak, że to jedna rzecz się w jedną przekształca. Dobra, ale przygotowałbym na twoje miejsce też już jedną deskę serów. Na przyszłość. Ewentualnie, jeśli byś chciała to zrobić, to można też potem zmienić, że to ja będę ser przygotowywał. Okej. Okay. Byłoby łatwiej, ale... Nie tym razem, po prostu tutaj teraz już ciężko, ale deski serów w ogóle nie mogę robić, to raczej nie będzie aż takie... Dobra, ja już sobie ser szykuję. A, przepraszam, zapomniałem o najważniejszej czynności, jaka istnieje. O nie. Jak ja tak okay. Mogłem zhańbić naszą restaurację? Od razu lepiej. Okej, okay, teraz kroimy orzeszki, czy nie kroimy orzeszków? Orzeszków nie też kroimy. Nie kroimy. To... Okay. No, zabierz ten talerz. Nie, zabieram sałatkę chwilowo. Ale jabłka trzeba pokroić, proszę. Okej. Okay. Tego się nie porcjuje. Dobra, ale przynajmniej zobaczę, mogę prawie cały ziemsko. Czas robić na jednej desce. Tak, tak. Tak długo, jak nie będzie kilku, którzy naraz chcą.
Zielska 2, tak? Dobra. Tak, tak, tak. Z pomidorowe zielska. Ja już pierwsze wynoszę. Nie zanoś jeszcze. Mam przedłużony czas dzięki obrazowi, więc czym się przejmujesz? A, dobra. Faktycznie wolno im idzie. Dobra. Mogłeś kolejne zielsko szykować. Mam... No właśnie, chciałam... Nie deskę. Teraz, jeśli chodzi o deskę, nie jestem pewien, czy to nie pisało coś o tym, że można dzielić deskę na kilka osób. No. No pisało! To czemu? Chyba. Dobra, siostra, przygotuj lepiej kolejną deskę, na wypadek, gdyby miała być tragedia. A jeśli będzie tragedia, to co wtedy? A nie, dobra, jedna deska, tak, starczy na maksymalnie trzy osoby. Faktycznie, dobra, czyli to nie jest tak źle. I zawsze jedna deska na stolik idzie, to w takim razie jest okej, okay. Znośnie. Przydałby się już dodatkowy zlew. W sensie, większy zlew. Albo talerze. No dobra, to pomyślimy o tym. A na razie deskę proszę tutaj przygotować. Dobra, Cerek. Jak mówiłem, ja deskę... Deska sobie nie jest najgorsza. Ale potem mogę wziąć na pewno do tego mojego pokoiku i tam sobie sam przygotowywać deskę. Deska jest bardzo przyjemna akurat. Okej, dwa pendrowe. Ale nie przejmuj się też z tym, żeby kolejną deskę wyciągać, bo na jednej desce na razie dajemy sobie spokojnie radę. Dobra. Dwa pomidory? Dwa pomidory, dokładnie. Dobra. Najpierw mówię, ja się na szczęście na razie nie boję o ich cierpliwość, bo obraz nam to ratuje. Udało się, jej. Tylko muszę posprzątać. Oczywiście najlepszej jakości szczotką do kibla. A jakże inaczej? Może chciałbyś na jeden dzień spróbować kuchni? Ale szczota do kibla. Będę się nią zajmować. Nie, dobra, dobra. Talerze. Stolik kawowy? To możemy postawić jako taki stolik do czekania. Tak. Więc warto to wziąć, bo to jest stolik po prostu, który nie zamawia, ale pozwala czekać klientom. A zanim to jeszcze zobaczymy, jaki tutaj mamy, stół z prostym nakryciem. Bierzemy! Nie wiem, jak to działa, ale dobra, bierę. Wezmę. Ze względu na czekanie. Dobra. Postawię to w takim wypadku gdzieś... Tutaj w rogu. Ja nawet będę mogła im podać w razie W. W takim wypadku tak. Okej. Okay. A nie, musiałabym zabrać blat. A nie, ja mogę podawać, nie problem. Dobra. Ale nie możesz wtedy wziąć z tego. Sobie. Z blatu nie możesz wtedy podnieść, bo będzie ci blokować stół. Z tych dwóch mogę podnieść. Więc musisz dać. No chwila, to zrobię tak. I po problemie. A, też okej. Okay. Dobra, to teraz decyzja ostateczna, siostra. Czy nie? Mogę. Nie są ci problematyczne. Dobra. To ja ci mogę kroić jak już te jabłuszka. Nie trzeba. No to blat sobie weź. Właśnie biorę powoli. Z drugiej strony, jak ty zabiorę blat, to nie będzie i tak trzech blat. Dobra, chyba trzeba będzie kupić blat. No. Okej, okay. I jabłka. I nie masz miejsca na jabłka. A jest miejsce, pokażę ci, jak to zrobić. Uwięzisz mnie wreszcie w kuchni? Tak. Tylko chwila, bo jeśli to zrobimy w ten sposób, nie będę mu deski wciągnął. Dobra, to na początku dnia będziesz musiał mi podać deskę po prostu. Okay. Dobra. Chwila, talerze! Talerze i zlew, co zablokuje? Nie, mogę po ukosach. Dobra, jeśli jesteś taka dobra, to niech ci będzie. Okej, nasza knajpa tutaj jest już chyba dobrze przygotowana na to, żeby oblężenia ze strony klientów były gotowe. I to ja szybko deskę serów przygotuję. Ja szykuję jedną fujkę i jedną zwykłą w międzyczasie. Potem będzie trzeba jeszcze dodać gdzieś tutaj kolejny, to. Jak będą lody, to się nimi zajmę, jeśli o to chodzi. Nie wiem, czy będą lody, bo już mam jeden deser. Wiesz, że może być kilka zawsze przez jeszcze.
Ale nie mamy jeszcze przystawki, więc podejrzewam, że prędzej będzie kolejna będzie przystawka niż kolejny deser. I siostra zabiera jedno, bo musimy tutaj jakoś to zrobić. I okej, deska serów, oczywiście, proszę. Co myśli? Musisz na chwilę przenieść ten talerz. Już podnoszę. Dziękuję. I zaraz go włożę ci tam do zlewu, bo chyba jesteś w stanie też. Tak. Widzisz? Nie jest problem na ukosmyć. Tylko muszę gałeczkę chwilę potrzymać. Dla mnie jest to delikatny problem, ale tylko delikatny. Okej, okay, rób mu tam, co trzeba. A ja w tym czasie nie już... Nie jest gotowe. Nie, chodzi o to, że deskę szykuję na kolejnego klienta, który będzie potrzebował deski. Słyszałam, klikanie pada. No tak zdarza się czasami, bo... Pamiętaj, że nie zawsze mam go po prostu głęboko pod biurkiem, tak jak to staram się trzymać. A mojego słychać? Twojego dziwo nie. Chociaż to może być zasługa Discorda, bo Discord dużo wytłumia, naprawdę. Nie zawsze wszystko, ale... Ja w ogóle korzystam z tego switchowskiego pada teraz. A, to może on też jest trochę cichszy czy coś. Ciężko mi stwierdzić. W sensie mocno słyszę przyciski, ja, ale tak poza tym to nic. Dobra, chcesz ser? Oczywiście. A tutaj co chcesz, kolego? Okej, takie zielsko. No to w czasie, kiedy będziemy ci szykować zielsko, przykro mi, ale będziesz musiał przeżyć sobie z tym, z tym, że u ciebie będziemy składować talerz serów. Moglibyśmy się nazwać Ratatouille. Czemu? Nie. No bo serwujemy sery. Ale... Nie. Tak, potrawę, tak, wiem, ptako. Że oni tam nie serwowali, ale no. Wiesz, ale to jest też nazwa, jeśli się nie mylę, jednej potrawy. Ta potrawa nie ma nic wspólnego z serem. To była potrawa, ale film się nazywa. Tak, a film jest o szczurkach, a mi ty mówią, że szczurki lubią sery. Okej. Okay. Urzekająco czy formalnie? Formalnie lub urzekająco. Wydaje mi się, że nie jednak bałagan nie jest aż takim problemem. Mam szczotkę od kibla. Dobra. Urzekająco. Ale będziesz musiać teraz żegnać gości. To dopiero się będziemy mieli 9. I co tu mamy? Tapeta. Roślinkę? Pięknie. Dywanik? Beczkę? Pięknie. I rzutki. Ja chcę beczkę. Daj mi beczkę! Ja chcę do kuchni beczkę! A, beczkę do kuchni. Dobra, to zabierz na chwilę jabłka. Chwila, nie. Weź beczkę sobie, proszę. Weź, bierz beczkę. Nie, mam beczkę! A nie tu. Szczotkę będę chciał wynieść. Kawo? A, i stolik kawowy. Nie jesteś nas na stolik kawowy. No dobra. Ale on się nie ulepsza. Nie chcę go ulepszać, nie tylko chodzi o to, że... Nie ma niego plusa. Ale ja go tam trzymam, siostra, nie dla ulepszenia. Chcę go kupić, żeby potem... Wykupić, dobra. A, tak. Na razie wyłączę też ten malutki stolik, będę go trzymał jako tutaj asystę do serów. Jasne. Wiesz, 7 grup to może lepiej jednak. 7 grup. Mamy 3 stoły, zwykłe. Dobra. A ja jeszcze tu mam. Okej, okay. I tak na nic nas nie stać, bo kupiliśmy beczkę. Dobra. Gotowy. Dobra, dawaj deskę. Siostra, dawaj deskę. Więc mogę tu szykować szybko sery. Dla pierwszej osoby już były sery. Dobrze. Mogę wziąć też moją szczotkę władcy. Chciałam się wyciszyć. Musisz się chwalić, że się ciszesz. Spokojnie, siostra. Dobra. Znaczy, wiesz, bałam się, że myślałeś, co się dzieje, że nic nie mówię, bo jestem na tyle mimo tak słyszałem twoje kliknięcie pada przed chwilą. No, to za blisko trzymałam. Możliwe. Pamiętam też niestety, nie wiem, czy to jest jakaś nasza klątwa, czy co, ale nasze mikrofony uwielbiają słuchać padów. A teraz słychać? Delikatnie, wydaje mi się, że słyszałam jedno kliknięcie, ale poza tym to nic takiego, więc nie jest źle. No mówię, tutaj są bardzo głośne przyciski, jak już. No, ja rozumiem i dlatego też nie mam do tego żadnych pretensji, nic. W szczególności, że ostatnio też u pewnych jegomościów, wiadomo których,
kołopowych mocno też wykryłem wyknięcia padów, więc no. Nie przejmuję się tym jakoś wielce, tak długo jak nie są aż zbyt ogłuszające. Jak też mam gotowe zielce zwykłe, więc mogę dodać szybko fójki. No przydałoby się. Bo mamy już kolejkę. Tak, ty już chcesz ser? Nam będzie stolik kawowy. Może się przydać oczywiście, jak najbardziej. Dobra, kładź na talerze. Ja szybko dostarczam, podnoszę to, żeby zwolnić tutaj stolik. Okej, tak, to też podnoszę. Szykuję już ser. Następny stół. Ej, to jest tak. Piękne, bo ty mi kradniesz te jabłka. Jak kradnę? No bo one są w kuchni, że... Dobra, akurat miałam w planie zrobienie dwóch pomidorowych zielsk. No to szybko, bo musimy po prostu to ogarnąć. I tak, jako że zaraz będzie chciał ser, to szybko pomidorowe. Szybko szykuję ser, bo w ten sposób... wiem, że tamci też skończyli, okej. Proszę, dwa gotowe zielska pomidorowe. Już dostarczam. A kolega chce ser? Oczywiście, że chce ser. Dałbym się jeszcze kalosze, poza tym szczotką. Tak. To wtedy już byś w ogóle zamiatał tutaj, w tej kuchni. No dokładnie, dokładnie. Goniłbyś wszystkich, taki straszny byś był. No ty mu dałeś. Wyszedł, tam była dwójka. Wyszła, a to się dzielą jedzeniem, zapomniałem, tutaj tylko jedną potrawę trzeba przynosić. No. Tam dwie zaniosłem. Ja zapominam o specjalnych mocach tego stołu. Nie, ten stolik jest świetny. W takim wypadku też proponuję, żeby z niego zrobić pierwszą czwórkę, jeśli kiedyś byśmy potrzebowali czwórek, jeśli chodzi o stoły. Dobra. W ten sposób, no chociaż to może być dziwne, że się dzielą jedną sałatką, to... Oszczędzimy na tym. Ty miałeś w ustach szczotkę od kibla przez chwilę, a potem jabłko. Fuj, okay. Nie zjadłabym. Okej, nie wiem, o co ci chodzi, ale dobra. Widzisz, jak czyściutko? Widzisz? Dajmy radę. I kolejne utrudnienie. Przystawkę może, jak będzie, to bym wzięła. Cierpliwość gości jest ukryta. Oj, no. Musimy wziąć zupkę mięsną. Ale to wymaga od nas piekarnika. Jeśli będzie. Okay. Dobra. I nie zapomnij mi przekazać. Tak, oczywiście. Zlew nie dziękuję, blat nie dziękuję. Dobra, pierwsza rzecz, bierz garki. Pierwsza rzecz, bierz palnik podstawowy. Muszę się zacząć urządzać lepiej. Siostro, weź proszę palnik. Tak, zobaczymy, co będzie. Doniczka kwiatowa. Różki chlebowe? Stół idealny. Okej. Jak działają paluszki chlebowe? Właśnie wszystko zaraz zobaczę, bo tego nie wiem. Podwaja cierpliwość w oczekiwaniu na to i to. Okej, czyli takie... Chyba to jest takie... To by się przydało w sumie troszkę. No dobra. Może doniczka kwiatowa? Zlew, czy nie? Urocza i magiczna. Magiczny świat. Daj gościom, aby wywołać specjalny efekt. Poczuj zadowolenie, zmień zamówienie, dodatkowa cierpliwość. Nie rozumiem. Zamówienia zmieniać nie dziękujemy. Był jadalny. Wiesz co, daję ci... Chciałbym ci dać jedną kuchenkę, żebyś ulepszył. Nie da się. Siostra, powtarzam, można ulepszać tylko schematy. Nie przedmioty już stojące. To zlamiliśmy. Nie zlamiliśmy, to od razu było stojące. W paczce przyszło. Jeny cholipka, zapominam. Ja już się uwierzę zaraz w tej kuchni, jak tak dalej będę ustawiać. To teraz tak, bierzemy coś czy nie? Jak mam 5 grup, to może nie będzie aż tak źle. Ja bym brała stolik kawowy mimo wszystko, żeby wiesz, bo teraz cebulówka gulaszowa masz zmienić nazwę. Dobra, to postawię stolik kawowy. I teraz jak będę ją miała, to już mogą być problemiki.
Okej, okej. I dobra, w takim wypadku paluszki chlebowe bierzemy też, czy nie? Tak. Okej, to widać, że to ja będę musiał je dostarczać. No. Ale dobra. I już zmieniam chyba nazwę. Mamy cebulówkę! Proszę. Zadowolona siostra? A jakże? I przy okazji tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, spróbuję ulepszyć zwykły stół, może dostaniemy znowu ten wspaniały z materiałem? Na odkryciem. Tak, to są najlepsze chyba stoły, jak na razie tak mi się wydaje. Jest tak, cebula. Nie wiem jak to działa, ale od razu to po prostu stawiam, bo czemu by nie. Oby to nie było jednorazowe, bo jeśli będzie jednorazowe, to się załamię. Też bym się załamała. No. Stół barowy. Dobra, to do widzenia. Stół barowy. Udało mi się odczytać, więc... Ale długo myśli. Zabieraj mu paluszki chlebowe. Nie można. Jak się to da, to nie można już użyć. Jeśli tak to będzie działało na naszych wszystkich stołach, to będzie świetne. Okej, właśnie ciekawe, czy jeśli chodzi o zupy, to też tylko zawsze jedna wystarczy. Wiesz co, fajnie by było, gdyby tak. Ja już sobie zrobię drugą. No, warto mieć dwie na zapas, bo czemu nie? Właśnie, deskę daj przy okazji. Dłużej, że brudzę, strasznie brudzą dobra. Zupy. Ale siostra, daj deskę. Deskę. Skoro jest taki spokój, to mogę łatwo ser przygotowywać. Bo długo myślą, co jest naprawdę problematyczne. Jak będziemy mieć więcej grup, dużo gości i tak dalej. Ale jesteśmy gotowi na to, żeby ewentualnie tworzyć kilka zapasowych stolików, jeśli by trzeba było, więc nie będzie aż tak źle. Masz tak zielsko, okej. Okay. Ja już robię drugie zielsko same. Bo ja chcę mieć zawsze w zapaście samo zielsko. Podaj proszę jedną cebulówkę. Mamy wystarczająco dużo gotowej, ale chcę zobaczyć, czy jedna wystarczy cały stolik. Tak, oczywiście, tak. Że tak. Te stoły białe są zdecydowanie najlepsze. Dobra, odnów cebulówkę, bo tam już jest sama cebula. Ale mam jedną zapasową. Okej, okay, po raz któryś ona się o wiele szybciej gotuje. Może. Nie jestem pewien. Wiem tylko, że tak, że nasz sposób obecny jest wystarczająco wydajny, żeby sobie z tym radzić. Daję cebulówkę jedną. Okay. Tam. Masz gotową. Na pewno się przyda. A na razie zobaczymy, co kto chciał. Tutaj dopiero sałatkę, tutaj dopiero cebulówkę. Mhm. Dobra, dawaj kolejną porcję cebulówki. Wieża. Okej, okay. I widzę, że niestety tak, paluszki są jednorazowe. Czyli będzie trzeba im kraść, gdy będziemy mieć gotowe już. Znaczy, ale nie można, powtarzam to któryś raz z rzędu. Jak położysz, to już są permanentnie. Ale tak na początek dnia jest to dobre, powiedzmy, spowolnienie, albo jak sobie nie radzimy. Więc nie jest to może tak zawsze, ale... Może z drugiej strony, tutaj nadal są, to może one... Nie wiem, nie rozumiem. Może jest szansa, że one znikną? Nie wiem, bardzo prawdopodobne. No dobra, chcesz? Ja znam tą grę jeszcze mniej jak ty, więc no. To jest taka, że ja też jej jakoś tego nie znam. Ja widziałam stare wersje z Early Accessa. Znasz ją bardziej niż ja. Trzeba coś trochę czyścić to wszystko. Okej, okay, dwie cebulówki trzy cebulówki startają na prawie cały dzień. Na razie. No tak, mamy 5 grup, a każda mam 5 grup, to tak naprawdę wystarczą dwie cebulówki. Ja tu odłożyłem tackę serową. Coś mi to wytłumaczy? Nie wiem czemu naprawdę. Ale to bez różnicy. Na świeżo ser wyciągamy. Taki okrągły. Najlepszy. Okay, masz pokrojone jabłuszko. Okej, okay, to zaraz przyjdę z moją tacką, bo to jabłuszko. Jeśli chodzi o resztę, to no.
Sery są naprawdę, no, powiedzmy, też przyjemne, ja, moim zdaniem. Ja mogę sobie nawet... Są przyjemne, zwłaszcza jak masz do roboty tylko obsługę. A najprzez to, że na razie na jednej tacce ciągle te sery podajemy i dajemy radę. Wiesz co, wydaje mi się, że ta cierpliwość też ma sporo do gadania. Wiem, że wiele osób nie lubi tej cierpliwości właśnie przez takie różne rzeczy, że one spowalniają, jest większa szansa, że niecierpliwość czy coś, Stolik, ale... ochronna mata podłogowa. Możesz gdzieś to zrobić. Jeśli chodzi o to wszystko, to ja tak. Jest gdzieś zwykły stół? Zwykły? Nie. Jest stół jadalny. A nie. Czyli zwykły. Przynieś mi tutaj schemat. Nie kupuj, tylko daj schemat. Chcę spróbować znowu go, wiesz, tam przekształcić. A jest gdzieś... nie ma blatu. Dobra, to ja sobie to wezmę. Żeby przynajmniej o jedno miejsce było zachlapywane. Oczywiście. Jest też kuchenka. Wtedy mogę mieć już gotowe 3 cebulówki całe. Naraz. Jeśli chcesz, to możemy ci wziąć kuchenkę. Poczekaj. Załóżmy, że będą po 2 osoby zawsze. 6 razy 2 to 12. A 3 12. Razy 3 to jest 9. Za mało. Najgorszym warunku... To nie bierzemy. W najgorszym warunku chyba potrzebujemy 4 cebulówek. Okej. Okay. To po prostu po 2 razy będę gotować. Gotowa. Pierwsza rzecz, deska. Dawaj deskę. Cebulówki, najpierw potem deska. To ja wolę... Tak. 2 buliony na cebulówkę, a potem deski. Widzisz, my już umimy w tę grę, my już koksimy. Nie powiedziałbym, może koksimy, ale no, zaczynamy ogarniać. Zaczynamy ogarniać. Słuchaj, namimy w tej grze mniej niż w Overcookcie. To gra jest bardziej zorganizowana. Mamy stół najlepszy. Mamy ten dobry stół. Ojeła. I teraz tak. Już ja się kończyłam robić. Jestem w stanie dostawić, powiedzmy, jeden tutaj stół jeszcze taki, a potem chciałbym już wymieniać resztę stolików na te fajne. Wymieniać też jestem za. Jak będziemy mieli 4, to będziemy mogli obsługiwać... No, wystarczająco dużo, moim zdaniem. Ej, pojedynczo... Ja ci mogę podawać porcję z tego. Zaraz będzie potrzebna kolejna cebulówka. Dobra. Pojedyncze oczywiście, chyba, bo to jest najlepszy stolik. Zawsze biorę. Zawsze biorę. Masz zielsko z pomidorem? Okay. No właśnie, w sumie, nie, jak są takie spokojne momenty, to mogę już tu... No, mieć jabłko już gotowe. No dobra. Jeny, prawie zrobiłam cosik. A ja zapomniałam o świętym artefakcie dostawcy żywności. No, teraz lepiej. Bo się bałam, że o tym całkowicie zapomniałeś. Cebulówkę masz gotową. Tak, mam na szczęście. Dobra, teraz tylko szybko ser naszykować i będzie zaraz wszystko. Ja już idealnie dogotowuję pierwszą ten do gotowania. Na wszelki wielki pokroję też pomidorami, czasie... a nie kroję. Ja w tym czasie zobaczę, co oni tutaj są. Jedna cebulówka. Cebulówka, dobra. Jest już na etapie. Tu są już na etapie sera, dobra. To dostaniecie ser. Nie paluszki chlebowe, tak, cebulówka. Tutaj zielsko z pomidorem. Jest dobra, dobrze. Już 2 cebulówki. Gorzej tylko, że przez to, że my nie robimy cięć w tych odcinkach, to kolejny będzie bardzo długi. To też w sumie trochę tłumaczy, czemu te odcinki będą wrzucały raz na kilka dni. Szczerze ci mówię, siostra. W miejscu do takiego, powiedzmy, ryzykownego deszczu. Riska. Tak. To będzie musiało być raz na kilka dni, bo w Risku mamy większą kontrolę nad długością odcinków niż tutaj. Zawsze możemy celowo zlamić, choć nie chciałabym tego robić. Nie. Ostatnio zlamiłem tak, że byłem po prostu załamany tą lamą. Nie. Ja nie chcę. Ja no, a chcę potem próbować... mi to znowu zrobisz. Jak niby? Nie będziesz dał tego zrobić, siostra, jeśli wymienimy wszystkie stoły na te dobre stoły. Dobra, mam jeden cały garnek cebulówki, który muszę dorabiać. No, już się skończyli też chyba klienci, więc możesz mi szybko jeszcze podać jedną cebulówkę i będziemy na wygranej pozycji. Dobra, wygrana pozycja, jedna cebulówka marsz.
i tak. A wy chcecie... A nie, jedną sałatką. Jedna sałatka z... No, z pomidorem? Pomidorem. Tak, ja w tym czasie już sery przygotuję. Bo będą na pewno potrzebne. I... A serio nie kucham mikrofon? A, no nie, prawie nie słychać, byś kuchała. O, patrz jak widzisz, patrz jak nosiłeś dumnie. Ale tak, wracając jeszcze ogólnie do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że sery są ogólnie dużo lepsze niż lody. Niż lody. Też mam takie wrażenie. Spokojniej mi się robi sery. No bo nie musisz co chwilę się przerzucać. Weź ten brudny talerz. Dziękuję. Tak, trzymaj gardę. Już. Wy chcecie już ser? Będzie jeden. Tak. On serce już kwestia tylko podania imitacki. W ogóle ciekawe, że... będą chcieli, więc pociachałam ci. Ale już to mam jabłko. A. No tak, w ogóle ciekawa sprawa, zauważyłaś, siostro, że na tym samym podajemy im ser i chleb? Mhm. Nie ma to sens, deska jak deska, ale tak, ciekawe. Ciekawe, że ta deska się multiplikuje w przypadku podawania tym grupom. Ale dobra, teraz też się multiplikują, jak sałatki jedzą z magicznego stołu. I jak tam dzisiaj? Przyzwoite zarobki. I to będzie dzień ozdób. To będzie dzień ozdób, więc musimy się jednak szykować na to, żeby mieć na ozdoby różne rzeczy. Tak, kuchenka, blat... To by nie było, było, nie było. Wymieniaj. Wymieniamy już, czy najpierw jeszcze dostawiamy jeden? Wymieniamy. Chyba. Albo okay. Nie, dostaw jeden. Dobra, jeden, jak mówię, mogę jeszcze dostawić, ale tylko jeden, więc już nie ma szans. Tak, blata chcesz? Prędzej talerze. Dobra, jeśli wolisz talerze, to zaraz skupię tą dużą porcję talerzy. Tylko nadal brudne talerze będą nam blokować wiele miejsc, więc... Wielki nie, pomoc to nie zrobi. Lepiej to nic. To nic. No. No, odpowiedz, siostra, bo... No nic! No... Czyli nie bierzemy nic, okej, okay, dobra. 7 grup. A mamy 4 stoły, 7 grup, okej, okay, dam radę. Damy radę. A tylko chwila, stop, czekaj jeszcze. Co tym razem wsadzić do badania? To ci się nie, mamy... nie podoba. No bo wiesz, nie mamy stołu. Talerze więc... możesz spróbować, możesz kuchenkę. Dobra, talerze. Napiec, karnik. Można by było, ale na razie talerze. Albo nie, dobra, w sumie. Znaczy nie, bez piekarnika jakoś spieradzimy. Talerze chyba lepiej. Jakoś tak. Dobra. A, to tak, dwie cebule, a potem wyciągasz deskę. Dobra. Usiedli do odpowiedniego stołu, czyli tego, który najbardziej czeka. Miałaś podać deskę. Dziękuję. Wiesz, ja też trochę tak... No, spokojnie. Próbuję zrobić. Wiem, nie tłumacz mi się, siostra, spokojnie. Ale w ogóle ciekawa sprawa, że ten stolik barowy stał się po prostu podajnikiem sera obecnie. Tak. Okay. Cebulówka ale jak będzie. Kończę robić. Widzę, spokojnie. Dwie cebulówki podać po prostu. Jedną na razie. Ale tak, ogólnie już dwie, bo będą będzie dwóch klientów. A, ale tak, ogólnie to... Już mam berło króla kuchni, na szczęście, bo znowu o nim zapomniałem. Może tytuł odcinka to berło króla kuchni? Pewnie nie będą wiedzieć, o co chodzi, ale tak, może też być. Będzie to większe tajemnice niż cebulówka mięsna. Albo powrót zielska. Dwie cebulówki, proszę. O, dwie? Tak, tym razem dwie. Co takie zachcianki mają? No, no bo to są samoluby. Tak. To są samoluby, nie to, co ci z miłych stolików ładnych, którzy się dzielą swoim jedzonkiem. Nie umieją się dzielić. Dobra, kolejna, jedna z pomidorem. Okej, okay, tutaj jedna cebulówka i dwa pomidory. W sumie, jeśli na przykład ulepszy się na 16 talerzów, to w ogóle nie będzie trzeba już talerzów tych brać.
Dwa pomidory, dobra. Dwa pomidory. Jedna cebulówka, ale już zaczyna się robić trochę... chaos. Brony, co? Mówię, że chaos się zaczyna dziać. Okej. Musimy wykorzystywać ale to, że oni będą... Ale jest o wiele spokojniejsze niż overcooked. Ale musimy wykorzystywać to, że oni też mają długi czas oczekiwania z dzwoneczkiem. Weź te... sałatki. Siostra, ja tej... to próbuję szybko. Ale dobra, spokojnie, już biorę. Dobra, kładź cebulówkę, zaraz ją tam dostarczę. I szykuj kolejną cebulówkę, bo zaraz będzie potrzebna pewnie. Ale są gotowe. Okej, to jest już chyba czas na włączenie stolika barowego. Ale wtedy nie będę miał gdzie kłaść sera. Będę musiał mieć jeszcze jednego blata. To nie jest problem przy obecnych pieniądzach. Dobra, i tutaj już... Nie. Berło króla kuchni jest moje, nie oddam nikomu. Zapomniałam o paluszkach chlebowych, kurczę. Powinienem je już chyba użyć. Użyj. Ale teraz już za późno. Ale dobra, i tak rozdam. Czemu by nie? Okej, potrzebujemy dosłownie jeszcze tylko... Cebulówkę weź. Nie, już nic. Już nic, już mamy wszystko prawie. Muszę dorobić sałatki. To spokojnie rób sałatki, ja w tym czasie już ser przygotuję dla kolejnych. Bo zaraz będą chcieć jakiegoś sera, jestem tylko pewien. Nie mięso. Kalosze by mi się przydały. Tak, ludzie te cebulówki. Chyba dwie cebulówki będą potrzebne. Albo potrzebuję swojego prywatnego berła króla kuchni. Ostra. Nie mam jak można ruszyć. Na kuchenkę teraz możesz położyć cebulówkę. No wydawaj, talerz, szybko. Proszę. Ale brudny talerz ty blokował wszystko. A ty stoisz i musisz nie wydawać. Nie blokował, mogłeś sobie wziąć. Co, ja będę się z tym kłócił. Kłótnie z tobą i tak do niczego nie prowadzą. To teraz szybko dwie cebulówki, proszę. Zaraz się poirytują tym, że nie mają cebulówki mięsnej. Ale dobra, damy radę. Jeszcze to nie jest jeden z tych dni, które nas totalnie... Na szczęście. Chyba wy już chcecie ser, to w takim razie dobrze, bo ser oznacza, że chcecie sobie pójść. Mi już jest ciężko z tymi naczyniami. No, a co ja mam zrobić, siostra? Powiedz mi. Nie mam jak ci ulepszyłeś pomóc. Ulepszyłeś talerze, czy nie? Tak. Ulepszyłem. Nie wiem na co, ale ulepszyłem na coś. Wiesz co? Największym problemem u ciebie to chyba są te plamy. No, mówię. Masz berło króla kuchni. No, nie wiem! Nie możesz nosić przy okazji wszystkiego, posprzątaj tam sobie. Okej. Ułatwi ci to życie. I tak bardzo wolno się te duże plamy usuwa. No, bo im większa plama, tym dłużej to będzie trwało. Przetrwaliśmy. Ale to trwa już godzinę i 3 minuty. Stressing. Rozumiem, o co ci chodzi. Gorzej tylko, że teraz muszę ser naszykować wszystkim. Więc tak, talerze zabieram. Macie na chwilę brudnego talerza. W czasie ser będę musiał szykować. Niepotrzebnie kroisz jabłka, zamiast zająć się czymś innym, zamiast posprzątać swoją brudną kuchnię, to jabłka mi kroisz. Coś, z czym sobie spokojnie poradzę. Nie potrzebuję sprzątać. Okej, okay. I przy okazji odkryłem jeszcze jedną rzecz. Te stoły białe, jakie będę je nazywał, myślą dłużej. Jak położysz tam paluszki, no tak. Pomiędzy posiłkami, ale pomiędzy posiłkami masz taki spokój, że o! To są po prostu wtedy najgrzeczniejsze stoły, jakie są na świecie. No.
Więc tak, nie zdecydowanie... Nie dość, że się dzielą. No. To jeszcze spokojnie no, myślą... Poczekają grzecznie. Tak, tak. Sprawda, niby zapychają nam restaurację i ktoś powie, że to źle, bo nie zdążymy odebrać więcej klientów, no ale po to mam stolik kawowy i 4 stoły na 7 grup. Dawa, trzecia gwiazdka. Dawaj i... Przystawka. Czym jest przystawka? Obie są złe. Chyba dodatek. Przystawki to jest to chyba... dodatek. Pieczone. Siostra, może dostaniemy... Piekarnik. I mniej klientów. Okej, okay, to ten, może... Ugotuj ziemniaki, What? Dobra, wiesz co, siostra, może lepiej po prostu poćwicz sobie to. Nie, dla mnie nie jest problemem. To. Czekaj, dostaliśmy tylko będę ziemniaka, czy coś jeszcze? Będę miała domową kuchenkę. Dostałeś, znaczy dostałaś piekarnik? Nie. Czyli pieczone ziemniaki się robi na kuchence. I co to jest? Automatyczny nakładacz. Automatycznie nakłada na talerz wszystko, co przed nim postawisz. Przydatne. Zamiast jednego blatu, który mam tam postawiony. To jest twoja. Ogólnie bym się trochę teraz pozastanawiał może, co dalej z tym wszystkim robimy, bo... No... Jest taki dosyć ciężki mamy moment, więc ciężką widzimy... sytuację. Więc tak, my to może... widzimy się za chwilkę. Tak, widzimy się za chwilę, musimy to przegadać z siostrą. No dobra, jesteśmy już ustawieni. Dzisiaj lecimy na 3 stoły. 2 te piękne stoliki, 1 zwykły. I tak, oczywiście może kawowy być też do tego. Może to ultra ryzykowne. Mamy 6 grup. 3 przyjdą naraz, 3 będą czekać. Damy radę. A jeśli chcesz 4, to dobra, to już robię 4 stoły. Proszę. Nie, jeden zrobię na osobowy. Po prostu i tyle. Ale wiesz, że to nie zmienia dużo, bo i tak jedna osoba usiądzie sobie przy tym i przez to dwójkę i tak nie usiądzie przy tym. To rób jak chcesz. Pojedyncze osoby się nie interesują tym, ile osób może przy stole usiąść, nie usiądą i tak tam, gdzie oni chcą. Ja jestem zdania, że tak powinniśmy spróbować. Na 3 stoły. Powinnaś zacząć od cebulówek. Zapominam. Ty bardzo zapominasz. Okej, okay, dobra. Tu będzie pojedyncza cebulówka i... jakiś inny stolik, nie jestem pewien, co to za stolik. Ale tak, jakiś pojedynczy. Nie pojedynczy, tylko jakiś taki inny niż ten, który mieliśmy do tej pory. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jest, no, inny. Zobaczymy zaraz. Tak, pierwsza porcja sera już tutaj jest. Teraz tak, jak cebulki będą gotowe, to powiedz. Właśnie, Beru króla kuchni może ci przyniosę, bo widzę, że już niezły bajzel. Nie, poradzę sobie na razie. Okej. Okay. Ja jeszcze nie przyjmuję zamówień. Na przeczekanie ich wezmę najbardziej, jak się da. Mam już te. To tak jedna cebulówka najpierw, bo tutaj będą grzecznie się podzielą. Dwie. Już daję drugą. No i tak, tam będzie potrzebna kolejna. I zaraz jeszcze jedną możesz wystawić, bo zaraz będzie kolejna grupa, która chce cebulówki. A jako, że to jest przy grzecznym stoliku, to będzie wymagało tylko jednej. Jeden taki robię. Tam jemu już to zaniosę. A paluszki serowe, przepraszam, chlebowe jeszcze nie są potrzebne. Okej, cebulówkę podać, czy nie? Nie. Tak, już możesz podawać cebulówkę. Dobra, tylko wiesz... No! Oddaj pomidora! To... Pytam, pomidorem przez wszechświat, tak? Ale, siostra, pytasz cebulówkę, jak kładziesz pomidorem, to bez sensu. Przecież go już tam pokroiłaś, to teraz proszę. Nie! Nie! Siostra! Mówiłem... Przestaw tu sałatę, mówiłem ci co. Teraz pokrój pomidorka grzecznie, dobrze, dołóż tutaj, no i proszę. Tak na przyszłość, jeśli chcesz cokolwiek tam robić, zawsze krój tam sałatę, nigdy pomidora. No robi to zbyt dużo kłopotów. A to tutaj tą
cebulówkę szybko, bo zaraz przegramy przez nią. Już. Ja mam teraz taki full focus, że ty nie wiesz. Taki full focus, że po prostu robisz głupoty. Zamiast tak. Logicznej rzeczy. Ktoś mówi, że ten automatyczny... To będzie nasza zguba. O ja. To ty masz z nim problemy, nie ja. I przegramy przez ten... wyłączenie stolika. Ziemniaka trzeba ugotować. Nie przegram przez wyłączenie stolika. Przegram przez to, że ty kładziesz pomidory wszędzie, zamiast spodować cebulówkę, kiedy jest ona potrzebna. I potem jak się ugotuje ziemniak, to będziesz musiała dodać do jednej sałatki właśnie ziemniaka. Widzisz, radzimy sobie. Nie, zapomniałem, orzechów nie powinienem kroić. W całości trzeba tam dać. To jest trochę dziwne, ale... Co tutaj chcesz? Cebulówkę. Dodaj tam ziemniaka już. Nie krój go w całości. Nie trafiam. No masz swoje, nie krój go. To nie ma być pokrojone. Dobra, a może trzeba pokroić? Tak czy jak ja zanoszę szybko tam jedną już. Nie da się pokroić! Nawet. Strach. Postaw mi tutaj, proszę, garnek. To czemu ja nie mogłam kroić? Nie wiem, ale przegrałem przez ziemniaka. Co jest teraz z tym? Dawaj szybko sałatkę. I jest pire ziemniaczane. Daj! Przegramy po prostu, bo było pire ziemniaczane zamiast pieczonego ziemniaka. Mówiłem, przetestujmy ziemniaka, nie... Mówiłem, przetestujmy, nie dam radę. I przez to, że przetestowaliśmy, nie sprawdziliśmy, czy trzeba było na palniku, czy tutaj, czy jak. Niestety. Porażka. Jak doświadczenie? Będzie poziom? Nie ma poziomu. Niestety. O. Kryfarówka. Super potężne, szybkie gotowanie. Jakąś inną wyprawę zdecydowanie warto będzie ją ze sobą wziąć. Ale tak. Dobra. Na tym się to wszystko kończy i pizza wróciła! Jej! Jej! Dobrze. Następne podejście... Będziemy mieli piekarnik na te bulutki. Tak. I właśnie następna rzecz. Następne podejście, nie bierzemy mikrofali, bo tam mamy piekarnik, a to wystarczy. Ale jeśli kiedyś będziemy jeszcze jakieś inne robić na stykach czy sałatkach, zdecydowanie mikrofalówkę bierzemy ze sobą. A dobra, a na razie to tyle. Wiem, że znowu długi odcinek, o czym mówiliśmy trochę. I tak, na tym kończymy, jak mówię, więc no, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, wiecie, jak to brzmi u mnie z tą formułką. A teraz dajcie ci jeszcze fajny tajemnicę, siostra, patrz. Co? Po co tam woda? Nie widzisz? Wodą pomijasz pierwsze ugniatanie całkowicie. Ja cię... Warto wiedzieć. Dosłownie dzisiaj to zobaczyłem u wiadomo kogo, więc tak. To już trzymajcie się i hej. Nie.